Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jesteśmy na pierwszej konferencji Fame MMA. Jest ze mną Polish Zombie Boy. Zgadza się, dzień dobry. Cześć, witam cię serdecznie. Ja już cię będę tak nazywać. Oczywiście, oczywiście. Ja już po prostu sam siebie tak nazywam, więc chyba się. Zapoczątkowałeś taki trend, że tak powiem. Tak? Bardzo. A znajomi fajnie. Też tak do ciebie mówią? Tak, tak. Tak? Tak, serio. Ale fajnie. Obcy ludzie nawet. Znaczy obcy, zresztą fani czy coś też. Stara się. Mhm. Bo moim zdaniem tak pasuje. Lepiej pasuje, no lepiej. No, brakowało czegoś tam pewnie. Powiedz mi, co robisz na tej konferencji? Wojtek Gola zaprosił mnie na konferencję i przyszedłem zobaczyć sobie. Zawsze oglądam na żywo, ale na YouTubie, a teraz postanowiłem przyjechać zobaczyć na żywo. Wiem, że Borys Mańkowski będzie walczył. Nie wiem, czy jeszcze można o tym mówić, ale najwyżej wytniemy. Co o tym sądzisz, o tej walce? Nie wiadomo jeszcze przeciwko. Nie wiem, czy będzie walczył. Słyszałem jakieś tam pogłoski, plotki, ale plotki są plotkami, prawda? Aha. Więc dopóki nie ogłoszą tego, to pewnie nie będzie to oficjalną informacją. Nie będę też mówił, czy do mnie Fame MMA się odzywało lub nie, bo jakby nie czuję się w pozycji do tego. Mhm, czyli jeszcze po prostu nie możesz mówić, ale możemy domniemywać, że jesteś tutaj również i prywatnie, i zawodowo. Że tak powiem, moja pasja to moja praca, więc nigdy nie pracuję. Więc jestem tutaj. To powiedz mi o twoich pasjach więcej, coś więcej. No moja pasja to połowę życia sztuki walki. I to jest moja jedyna pasja chyba w życiu. I prawda, to jest też MMA, Fame MMA, MMA to ja, jestem. Okej, ale poza walkami co robisz dla przyjemności? Co poza walkami robię? Relaksuję się, spędzam czas z bliskimi osobami. Lubię wąchać kwiatki i patrzeć na gwiazdy. Romantyczny fighter? Absolutnie. Ciekawe, bardzo interesujące. A jakie kwiatki wolisz? Lubisz najbardziej wąchać? Fiołki, nie wiem. A fiołki nie pachną. Nie chcesz tak otwierać, aż... Ja uwielbiam bez na przykład albo kontolię. Tak, spróbuję na pewno. Staram sobie się wyobrazić, wiesz, fightera. Nie leżącego na łące, tak? Patrzę tego w gwiazdy, wąchającego... Bez albo kontolię. To jest bardzo... Ale wiesz co? Fajnie. Nagramy kiedyś, co? Może lepiej nie. Może lepiej nie. Ale to by było wiralem na pewno. To może być dobre. Powiedz Ale mi... to byłoby zbyt dużo pożywka dla moich hejterów, nienawistników. To trzeba iść w tym kierunku. To trzeba iść. Może. Odważysz się? No dobra. Dobra? No. Powiedz mi, pierwsza część konferencji za nami. Słuchałeś, obserwowałeś? Tak, słuchałem, siedziałem w drugim rzędzie i wszystko bardzo dobrze widziałem, słyszałem. Bardzo się cieszę, że wujaszek Felicze, prywatnie mój znajomy, też znaliśmy się na galach, kiedy on był jeszcze reporterem, poznaliśmy się. Bardzo go lubię, szanuję, lubię również Piotra Szeligę, fajne zestawienie. No i również zestawienie Krychy z przypomnij mi. Jak jedny Krychy przeciwnik się nazywa? Filipek walczy z... Z Teamu Króla, model z Teamu Króla, przepraszam. Nieważne, dobra. Adam, kto walczy z Krychą? Saszą, też się rozwinciekałem, ponieważ widać, że jest tam zła krew między chłopakami i chętnie to również obejrzę. No właśnie, bo Sasza miał walczyć wcześniej i walka się nie odbyła, w końcu będzie się działo. Tak, no już się działo na konferencji, prawda, więc no, może być jeszcze tylko lepiej. A jak myślisz, że konflikt między nimi, to trzeba chyba ich zapytać, a wiesz co tam się dzieje w tym... Nie mam zielonego pojęcia. Odpytamy. Chyba też poszło o dziewczyny na pewno, bo... Tak, ale... wiadomo, jak nie kasa, to kobiety. Konflikty wśród mężczyzn zabywane w większości przez kobiety. A ty miałeś takie konflikty? Zawodowo. Powiedz mi tak, Bez komentarza. No to w takim razie bym chciała wiedzieć, miałeś przeciwnika, oponenta kiedyś w swoim życiu, w którym miałeś też zatarg prywatny właśnie o kobietę? Nie, o kobietę nie. Znaczy, w zawodowej walce? Nie, nigdy. Ale miałem zatargi z licznymi przeciwnikami. Ludzie mnie nie lubią, nie wiem czemu. Ja też nie wiem czemu. Ja cię lubię. Dziękuję, bardzo miło, ciebie też. A jak myślisz, dlaczego ludzie cię nie lubią? Bo mówię to, co myślę.
a ludzie nie lubią słyszeć prawdy. Prawda boli czasami, ale lepiej usłyszeć prawdę. Oczywiście. Na jakie walki jeszcze czekasz? Czekam na powrót Sylwestra Wardęgi, bo no w tej pierwszej walce tak sobie się pokazał. Wiem, że trenował przez jakiś czas Marcina Różalskiego. Myślę, że to nie był jakby najlepszy trener dla takiego początkującego, więc jeżeli Sylwester będziesz to oglądał, chcesz się czegoś podszkolić, to pisz do mnie. Chętnie cię nauczę paru meczków. Chciałbyś trenować? Już trenowałem Ewelonę do jej walki z Esmeraldą Godlewską i wygrała, więc chyba mam jakąś tam receptę na zwycięstwo. A, to jest dobre. No to trzeba powiedzieć Sylwestrowi. Tak, tak. No właśnie, to będzie druga walka. Lubię go. Poznaliśmy się osobiście, bo pracowaliśmy razem w studiu, byliśmy razem w studiu, przepraszam, na Fejmie, poprzednim. Poznaliśmy się bardzo sympatycznie gość, ale również lubię jego twórczość w internecie. Ja też go bardzo uważam lubię. Uważam się wewnętrznie tak za członka Watachy, bo on nazywa swoją ekipę Watachą, ale ja się tak w środku się czuję. Tak. Czuję się takim wolfem. Czuję się członkiem tej ekipy. Aha, czujesz się wilkiem w swoim stadzie. Dokładnie. Czuję się wilkiem. No dobrze, to powiedz mi, jak myślisz, Sylwester Wardęga, jakie ma szanse? Tak naprawdę jego przeciwnik będzie pierwszy raz walczył. Pierwszy raz będzie walczył. No patrząc na jego poprzedni występ, no nie był to jakiś dobry występ. To był bardzo słaby występ. No. Dlatego też oferuję mu swoją pomoc. Mm-hmm. Oczywiście nie za darmo, to nie są tanie rzeczy, ale, ale dogadamy się. O finansach to już później, poza kamerą, nie ma co tutaj opowiadać. Walka dziewczyn. Walka dziewczyn. Way of Blonde kontra Patrycja Wieja. Miałem przyjemność patrzeć na treningi Patrycji Wiei, ponieważ była tydzień w moim klubie, gdzie wcześniej trenowałem w Łodzi. I miałem przyjemność patrzeć na jej treningi. Wyglądało to ok. Naprawdę, sparowała z dziewczynami, które mają doświadczenie zawodowe. Nie będę mówił, jak poszło, no wiadomo, nie było na pewno. Dobra, była. Nie było lekko, nie było lekko, tak, no nie było lekko, no nie, więc to mogę powiedzieć. Wiem, że Way of Blonde ma dużo większe doświadczenie, ma już kilka walk na koncie, walczyła w konkurencyjnej federacji, walczyła w Fejmie. No, nie, no i ma siłę też. Teoretycznie na papierze powiedziałbym, że faworytką jest Way of Blonde, ale nie wygra lepsza. Nie, oczywiście niech wygra lepsza. A jakie jeszcze walki? Będziesz w ogóle obstawiał? Prawdopodobnie będę. Jakie jeszcze walki? No na pewno walka Arkadiusza Tańculi mnie interesuje, ponieważ też się znamy prywatnie i się chyba lubimy, że ja go lubię. Nie wiem, czy nie mogę powiedzieć, nie mogę zaręczyć, że on mnie lubi, prawda? Ale ja go lubię i prywatnie się znamy, trenowaliśmy, sparowaliśmy razem nawet. No pewnie cię lubi. No nie wiem. A, coś było. A dobra. No, mniejszy z tym, spytaj się jego. Dobra, spytam się. No, to na to walczę. Ale chyba Arek tak naprawdę nie ma osób, których poza, no tam może kilkoma osobami, których nie lubi, a tak poza tym jest bardzo pozytywnym człowiekiem i wydaje mi się, że... Tak, bardzo, bardzo pozytywnym, tak. Ale czekam też jeszcze, że tak przerwałem, wszedłem ci słowo, ale zaraz zapomnę, bo jestem fighterem i dostaję w głowę, zarabiam na życie dostając w głowę, prawda, więc czasami myśli mi ulatują. Czekam też na walkę, na ogłoszenie walki Normana Parka, widziałem, że jest w Polsce, na jego stadionie. Jest tutaj też, więc myślę, że będzie, tak, na konferencji, więc... Jest na konferencji, już właśnie robią... Czekam na ogłoszenie jego przeciwnika lub na jego występ, prawda, bo... A ja już chyba się wszystkiego domyślę. I chciałbym bardzo rewanż, nieważne w jakiej organizacji, oczywiście jestem zawodnikiem KSW, ale chciałbym z nim rewanż, ponieważ no, ja wziąłem walkę z nim 10 dni przed, dowiedziałem się o tym, że jest okazja wskazać na zastępstwo, a ja walkę opas nie odmawiam, ani w ogóle żadnej walki nie odmawiam. Czyli szykujemy rewanż. Czy nie wiem, czy szykuję, ja nic nie szykuję. Chciałbyś? Chciałbym. Do tego ci Ale dobrymi chęciami to jest, wiesz, piekło wybrukowane. Oj tam. Moim zdaniem, że dobre chęci są początkiem do sukcesu. No może, no oczywiście. Szklanka jest do połowy pusta lub pełna. Niech będzie pełna, prawda? Absolutnie. W moim postrzeganiu świata zawsze jest do połowy pełna. Życzę ci w takim razie, żeby ten rewanż się odbył. Mam nadzieję, że zobaczymy cię walczącego tu lub właśnie... Gdzieś. Tak, niebawem. Kiedy twoja następna walka? No właśnie, nie wiem. Wróciłem do treningów po tych kontuzjach, które mnie dotknęły. I wróciłem do treningu, więc niedługo będę zabiegał jakąś walkę. Mhm. To w takim razie ci życzę, żeby walka twoja odbyła się jak najszybciej. No i przede wszystkim ten rewanż z Normanem Park. Nie wiem, czy parkiem odmieniać w języku polskim, ale z Normanem... Norman Pałka. Z Normanem Pałką. Z Normanem Parkiem niech zostanie. Dobrze, ja używam spolszczonej wersji. Po polsku mówimy z Normanem Parkiem, Pałką. Albo z Normanem... Pałką. Przepraszam,
Nieważne. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.